Cześć wszystkim, z tej strony Aric i na samym wstępie chciałbym zachęcić Was do zostawienia subskrypcji na kanale. Jest już nas ponad 350 czy jakieś plus 50 subów w 2-3 dni. Moim zdaniem to jest naprawdę dobry wynik, więc zachęcam Was, żebyście byli po prostu na bieżąco z tymi seriami. Dzisiaj czeka nas bardzo ważne spotkanie z Napoli. Pierwszy mecz gram jako gospodarze, to jest ćwierćfinał Ligi Europy, ponieważ z Ligi Mistrzów odpadliśmy, o ile pamiętacie. Zobaczcie, skład się prezentuje następujący. Ja tutaj nie chcę chyba nic zmieniać, bo nie mam tak naprawdę nikogo lepszego do obsadzenia pierwszej jedenastki. Ewentualnie moglibyśmy Piszczka wpuścić na ławkę za jednego z pomocników, ale myślę, że na razie ten układ będzie dla nas korzystny, więc zacznijmy mecz z Napoli. Mecz u siebie będzie wiadomo łatwiejszy, dlatego tutaj musimy wygrać, żeby chociaż marzyć o walce dalej. Na razie jest 0-0. Napoli także zajęło trzecie miejsce w Lidze Mistrzów w grupie, dlatego grają w Lidze Europy. Wicel daje nam prowadzenie, 35 minuta. Bardzo dobrze. Rodrigo tam jakaś kontuzja w 22 miał, więc no tu trochę osłabienie, ale no Mertens wiadomo też bardzo klasowy napastnik. Sancho podwyższa prowadzenie na 2-0 i na razie ja się czuję bezpiecznie przed rewanżem, ale wiadomo, boisko wszystko zweryfikuje. Zawodnicy nieobecni z powodu powołania do kadry. Tym na razie się nie przejmuję. Myślę, że dam w tym meczu, a od razu drugi gramy rewanż. Dobra, to znowu trzeba wyjść pierwszą jedenastką, bo to jest naprawdę Liga Europy. To jest taki mój cel teraz, żeby zawalczyć w lidze i wygrać Ligę Europy, bo po odpadnięciu z Ligi Mistrzów myślę, że tylko to nam może dać satysfakcję. Jest 1-1. Sancho szybko zaczął, ale Alan jeszcze szybciej odpowiedział, więc mamy remis na razie. Pamiętajmy wynik z pierwszego meczu, wygraliśmy 2-0, czyli w drugim meczu jest 3-1. Tutaj po prostu nie złapmy żadnej kontuzji ani kartek i myślę, że powinno być dobrze. I nie dajmy po prostu strzelić bramki na 2-1, bo to mogłoby trochę skomplikować. To spotkanie zremisowaliśmy, a więc przechodzimy do półfinału Ligi Europy, w którym się zmierzymy, już wam mówię z kim, bo to może być ciekawe. No sam do końca nie wiem, z Arsenalem, czyli w drugim półfinale Lazio plus Benfica, więc myślę, że jeżeli przebrniemy półfinał, to finał będzie już trochę odrobinę łatwiejszy, ale to, no to wiadomo, w finale nigdy nie może być łatwo. Nagroda z turnieju, dostaliśmy 1 500 000, więc nie najgorzej. Teraz jeszcze musimy trochę w lidze podciągnąć, bo zajmujemy dopiero czwarte miejsce, ale wiadomo, że zagramy te dwa mecze, to jesteśmy w stanie wskoczyć na drugie z powrotem. Tutaj nie powinno być żadnych większych problemów z tym. Bayern też rozgrywa dosyć słaby sezon. Tutaj zróbmy małą rotację w składzie. Zagra Amiri, czyli ten młody Niemiec, którego sprowadziliśmy dosyć niedawno. Kto jeszcze może być zmieniony? Moglibyśmy zmienić... Tutaj nie mam za bardzo kogo zmieniać. Amiri w dobrej formie. Kto jeszcze w dobrej formie? Royce w mega dobrej formie, ale... Niech odpocznie sobie i Witzelowi damy odpocząć raczej w tym spotkaniu. Jeszcze Paco niech zagra i myślę, że taką jedenastką zaczniemy mecz z Freiburgiem. Tutaj musimy kolekcjonować te punkty, jest mecz na wyjeździe, ale no moim zdaniem nawet takim składem powinniśmy z nimi wygrać, bo to nie jest drużyna najwyższych lotów i po prostu nie możemy tracić tutaj punktów, ale jest 20 minuta 0-0, więc na razie taki wyrównany mecz, bym powiedział. I przegrywamy od 37 minuty. Funes Mori strzela bramkę. No jestem zaskoczony stawą moich zawodników, bo naprawdę liczyłem na to, że wygrają tutaj. Paco wyrównuje, czyli chociaż jeden punkt udało nam się wywalczyć, ale tutaj naprawdę z tego wyniku nie jestem w żaden sposób usatysfakcjonowany. Co nam daje na razie trzecie miejsce w lidze, więc no tak średnio, bo mogliśmy być na drugim przecież. Ale no nie narzekajmy, jeszcze trochę kolejek do końca zostało, więc na pewno damy radę coś osiągnąć. Kolejne spotkanie z Mainz. I teraz tak. Tutaj już punktów tracić nie możemy. Ja wrócę do pierwszej jedenastki. Oni są w mega dobrej formie, więc powinni się przejechać po Mainz. Takie jest moje zdanie, że po prostu no powinni tutaj jakoś zdeklasować rywala z 3-0 chociaż. Ale no zobaczymy jak wyjdzie. Adler na bramce, więc no Adler moim zdaniem dobry zawodnik. Loftus-Cheek, czyli młodziutki zawodnik, który się dobrze rozwija. Brandt w 33 minucie daje nam prowadzenie.
Teraz to utrzymać i będę zadowolony, ale Toko Okambi wyrównuje w 47 minucie. Czułem się chyba zbyt pewnie, mówiąc, że 3-0 fajny wynik by był. Jest 1-1 i jeżeli stracimy kolejne punkty, tego już raczej nie wygramy. Jest jeszcze Akanji, żółta kartka i odskakują nam rywale, naprawdę. Odskakują nam wszyscy i o mistrzostwo już na pewno nie powalczymy, aczkolwiek no wicemistrzostwo jest jeszcze w miarę sprawą otwartą. Cały czas gramy pierwszym składem, tutaj nie ma co zmieniać, bo niech to po prostu oni w końcu muszą zacząć wygrywać. To mecze Brandt daje w 7 minucie prowadzenie, to jest naprawdę świetny transfer, moim zdaniem pod względem takim czysto piłkarskim daje nam bardzo dużo. Po prostu strzela bramki i asystuje wszystko Delaney, daje nam podwyższa prowadzenie na 2-0. 3-0 z Schalke, Werner, 62 minuta. No gdybyśmy z Mainz tak wygrali jeszcze, to byłbym bardziej zadowolony. Royce czwartą bramkę dokłada. No Schalke zdeklasowane, a Schalke było wyżej od Mainz, więc ja się zdziwiłem, że po prostu no, nie udało się z tym Mainz wywalczyć 3 punktów. I nikt się na razie nie rozbija. Ja wszystkie ćwiczenia symuluję, bo ta kariera byłaby zbyt długa, gdybym grał jeszcze te treningi. Okej, ocena menadżera jedynie 60. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Kontuzja na treningu to jest bardzo, bardzo złe dla nas, bo 2 miesiące Sancho. No nasz najlepszy chyba. Nie mamy nikogo lepszego na tą pozycję i musimy wykorzystać Pulisicia. No tutaj powiem wam, że no nieciekawie się zrobiło w tym momencie, bo Sancho mówię, że uwierzcie, że jest jednym z podstawowych zawodników, jest ogólnie najlepiej chyba się zapowiadającym zawodnikiem tutaj i wypada nam przed półfinałem w Lidze Europy. To jest dla nas ogromna strata i tutaj nie zdziwię się, jeżeli no nie uda nam się przejść Arsenalu. Zobaczmy skład Arsenalu, Leno, Roberto, Kościelny, Boatenga ściągnęli, co mnie zaskoczyło, Kolasinac, Szaka, no i Bergwijn strzela bramkę na 1-0 w 22 minucie, Torreira, Mkhitaryan, Ezilia, Aubameyang, no mówmy się, no skład mają dobry, ale myślę, że powinniśmy tutaj dać sobie z nimi radę. Aubameyang podwyższa na 2-0, jeżeli tutaj odpadniemy, no to może być nieciekawie w rewanżu, bo będziemy grali na wyjeździe, a wiadomo, że na wyjeździe zawsze jest ciężej. Fajnie byłoby podnieść chociaż jedno trofeum w tym sezonie, ale no poza Ligą Europy ligowego trofeum raczej nie podniesiemy. Bardzo, bardzo mnie zmartwiła właśnie ta kontuzja Sancho, no bo on tam wiele by nam dał. I teraz będziemy mieli też problemy z walką w lidze, no bo mówmy się, Pulisic to nie jest ten zawodnik tej samej klasy. Rashica strzela bramkę na 1-0, znowu 22 minuta, to jest jakaś nasza chyba pechowa minuta ostatnio. Ale no, przegrywamy. Akanji kontuzja, no widzicie, te kontuzje się trzymają. BVB jak nie wiadomo co, cały czas Akanji, druga kontuzja w tym sezonie, nasz podstawowy obrońca, więc to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja po raz kolejny. No i mamy, wypadło na dwóch zawodników do treningów też. Damy Brandtowi drugi trening, no bo on po prostu jest też jednym z lepszych zawodników tutaj, 86 overall, no to już mówi samo za siebie. I damy Amiriemu, który no zapowiada się na całkiem dobrego zawodnika, więc po prostu postawmy trochę też na niego. Mecz rewanżowy i tutaj moim zdaniem wszystko się będzie ważyło w tym momencie właśnie. Kontuzja zawodnika, 3 tygodnie. No nieprzyjemna sytuacja, ocena menadżera 58, to już jest naprawdę przesada moim zdaniem, bo nie idzie nam aż tak źle z no to odpadnięcie w Lidze Mistrzów trochę pokrzyżowało nam plany, ale ocena menadżera 58 moim zdaniem trochę za niska. Jeżeli zarząd mnie zwolni, Sokratis w pierwszej linii, czyli to jest już przegrany dwumecz, chociaż Werner wyrównuje, musielibyśmy strzelić jeszcze 2 bramki, żeby awansować, więc no wygrać po prostu 3-1. Ale no na to się nie zapowiada, jak widzicie. Bardzo, bardzo wyrównane spotkanie. Royce na 2-1. Jeszcze jednej bramki potrzebujemy. Jeżeli się uda, to będziemy w niebie. A jeżeli nie, Ezil wyrównuje. I to jest koniec naszej przygody z Ligą Europy.
Potrzebowaliśmy jednej bramki, a bramkę strzelił Ezil, więc no to było dosyć nieprzyjemne doświadczenie. W składzie meczowym chciałbyś się częściej znajdować, no masz strasznie dużą rywalizację na swojej pozycji. I teraz musimy po prostu walczyć w lidze, już nic więcej, nie... Dominik Vaner, Fortuna Düsseldorf, no... Musimy kolekcjonować te punkty, ale skoro chcesz zagrać, to zagrasz. 63 overall, no to nie jest... Nie jest to dobry... dobry prognostyk, aczkolwiek... Damy mu szansę sprawdzenia się. Ściągamy też Pulisicia, bo był w słabej formie, i Delaney niestety no nie znajdzie się w wyjściowej 11. Po prostu u mnie się nie gra za nazwiska, u mnie się gra za formę. Więc zobaczymy, jak sobie poradzi z Fortuną Düsseldorf. Może Vaner okaże się takim czarnym koniem, chociaż wątpię, bo no 63 overallu tutaj nie za wiele robi. Witzel w 11 minucie daje nam prowadzenie. Z takimi rywalami naprawdę nie możemy przegrywać. Werner podwyższa, Witzel, czerwona kartka i od 38 minuty gramy w osłabieniu. Wolf strzela na 3-0 i gramy w osłabieniu, jeszcze Royce chybiony karny, czyli nawet w osłabieniu sobie całkiem nieźle radzimy, przeważamy w całym spotkaniu. Paco strzela na 4-0, graliśmy w osłabieniu, przypominam, więc no tutaj nie można mieć pretensji do naszego zespołu, pokazali, że no potrafią grać, aczkolwiek no ta... Ten sezon nie należy do udanych. Diallo już się rozwija na 8-4 overallu, więc tutaj naprawdę lewa strona obrony nam się robi dosyć silna, chociaż on może też grać środek. I w sumie wiecie co zrobimy? Dopóki Akanji ma kontuzję, zamienimy tak i damy Hakimiemu szansę pogrania trochę. Vaner całkiem nieźle się spisał, dostał szansę za gry, więc myślę, że powinien być zadowolony. Pulisic, słaba forma. Ewentualnie jeszcze Filipa możemy tu wpuścić, przetestować. Wolf się zaprezentował dobrze, chociaż Filip bardziej po lewej stronie gra niż po stronie prawej. Amiri SPO, czyli czysto teoretyczny zmiennik dla Royce'a. Nie może grać na żadnym ze skrzydeł, więc taki pod względem tego całkiem dobry transfer, bo Royce też musi czasami odpoczywać. Dzięki za szansę gry, oferta prowadzenia kadry narodowej, tym się nie interesuje, i zawieszenie Witzela. To akurat no trochę będzie nas bolało. Spotkanie z Borussią Mönchengladbach na wyjeździe. Zawodnik wraca po kontuzji, Manuel Akanji wyleczył kontuzję. Damy mu szansę jeszcze odpocząć. Tylko na ten mecz, bo to jest zawodnik z ławki, po prostu musiał zostać zastąpiony, więc tam na ławkę wskoczył. Właśnie, kto wskoczył na ławkę? Nie wiem, czy przypadkiem nie Piszczek. Więc no wskoczył na ławkę, nie możemy narzekać. Hoffman daje prowadzenie Borussii Mönchengladbach. I to jest też nieprzyjemne dla nas, bo tak naprawdę Azar gra z kontuzją. Teraz grają w dziesiątkę, może uda się nam wywalczyć. Jednak nie, nawet w dziesiątkę strzelają nam bramkę. To jest właśnie, pokazuje to, jak ta gra jest w sumie zepsuta. No, rywal w dziesiątkę strzela bramkę takiemu zespołowi jak Borussia Dortmund. To jest trochę, moim zdaniem, niezbyt realistyczne. Ale no, jak już musi być, to niech będzie i w ten sposób zrobione. Ocena menedżera nam trochę poskakuje, aczkolwiek w lidze wyprzedza nas Bayer 0-4. I o tyle jest ciekawe, że Schalke i Bayern tracą na nas po jednym punkcie, więc możemy wypaść nawet z Ligi Mistrzów. I to by był naprawdę dla nas wielki, ogromny cios, chociaż no wiadomo, Bayern bez Ligi Mistrzów to też zaskoczenie by było ogromne. Teraz tak, tutaj mamy na ławce, ławka, Akanji, ok. Może już zagrać, więc damy w ten sposób z powrotem szansę. I wyjdziemy pierwszym składem, tylko no Sancho cały czas kontuzja, więc tutaj ta prawa pomoc jest dla nas trochę utrapieniem. Zostało z tego, co dobrze pamiętam. Czekajcie, czy to już jest koniec sezonu? Ile jest tutaj zespołów? 18. Czyli tak, czyli to jest koniec sezonu, zajmujemy czwarte miejsce w lidze. No powiem wam, że poniżej oczekiwań wszystkich, nawet moich.
czwarte miejsce w lidze, no, nie satysfakcjonuje mnie w żaden sposób. Zobaczymy, czy nasz zarząd to będzie satysfakcjonowało. Jeszcze musimy dać Diallo treningi. Ale no nie na podania, halo. Jesteś obrońcą. Niech trenuje obronę gość. A on ma już trening. Albo nie, bo to Akanji był kontuzjowany, ok? I no to w ten sposób zróbmy. I Akanji od razu się rozwija. Koniec sezonu. Zakończyliśmy sezon na czwartym miejscu w tabeli. Więc naprawdę pierwszy sezon nam nie wyszedł. Odpadliśmy w półfinale Ligi Europy. Wygasające kontrakty piłkarzy. Dobra, nie będę się na razie tym zajmował, bo to piłkarze dla nas mało ważni, więc nawet jeżeli odejdą, to w żaden sposób nas to nie zaboli. Koniec sezonu trochę przez to, że Sancho został kontuzjowany, trochę nam uciekł, ale Bayern Monachium bez Ligi Mistrzów. Zobaczmy w innych ligach, jak to się wszystko poukładało. W tych ciekawszych oczywiście. Tutaj nic ciekawego. Arsenal mistrzem Anglii i to jest wielkie zaskoczenie. Top 6, no to wiadomo, ale Arsenal mistrzem, Manchester United wicemistrzem. Spurs trzecie miejsce, City czwarte, Chelsea piąte, Liverpool dopiero szóste, więc no naprawdę to jest zaskakujące. Arsenal 90 punktów, imponujący wynik, 6 punktów przewagi. Manchester United także imponujący wynik jak na ich zespół i gdzie oni tam w tym top 6 są na teraz gdzieś na 5, 6 miejscu, bo no nie radzą sobie najlepiej, umówmy się. Francja, PSG dopiero trzecie i to jest też wielkie zaskoczenie. Olympique Marsylia wygrywa ligę, AS Monaco jest drugie, Olympique Lyon dopiero czwarte, więc naprawdę te tabele są bardzo zaskakujące. Druga Bundesliga to wiemy, trzecia Bundesliga niech będzie w ten sposób. I Serie A, zwycięzcą Inter o jeden punkt przed Juventusem, później Juventus o jeden punkt przed Napoli i czwarta Roma, Milan dopiero szósty. Inter mistrzem Włoch przed Juventusem, naprawdę tego też bym się nie spodziewał w żadnym stopniu. Palermo będzie awansuje do pierwszej ligi, PSV przed Ajaxem, to też jest trochę zaskakujące, chociaż tam no, ta walka jest taka wyrównana. Legia Warszawa dopiero piąta w polskiej lidze, Lech Poznań mistrzem, Jagiellonia na drugim miejscu. Śląsk Wrocław strasznie wysoko, ja nie wiem co się dzieje, aczkolwiek tu jeszcze chyba będzie podział na strefę mistrzowską, tak mi się wydaje. Więc nie ma co na razie mówić. Benfica Porto, tyle samo punktów, później Braga i Sporting. Rangersi przed Celticiem, to też zaskoczenie. Mistrz Hiszpanii, Real Madrid, później FC Barcelona, później Atletico Madryt mając tyle samo punktów co Valencia, czyli takie top 4 się utworzyło, dosyć silne. I będzie jeszcze jakaś ciekawa liga, bo nie wiem czy dalej dawać się z Turcja, Galatasaray przed Besiktasem, MLS. Dobra, i tu chyba wszystkie ligi takie dosyć interesujące nas zobaczyliśmy. Chyba więcej nie będzie. Guangzhou w Chinach. Buenos Aires w Argentynie. No nie, no tutaj już chyba nie będzie żadnych interesujących lig. Tak jest, to wszystko już zobaczyliśmy. Czwarte miejsce w sezonie. No powiem wam, że ja też jestem rozczarowany naszą postawą w tym sezonie, bo jesteśmy drużyną, która powinna walczyć o wyższe cele niż czwarte miejsce w lidze i walka w lidze Europy. Tylko no to już Liga Mistrzów to jest ten etap, gdzie powinniśmy być, chociaż tam wychodzić z grupy, a nie, że odpadamy po fazie grupowej, bo to było naprawdę złe doświadczenie dla nas. Miejmy nadzieję, że zarząd da mi szansę prowadzenia tego klubu w następnym sezonie i że będę miał szansę odkupić swoje winy, bo na razie nie pokazałem nic dobrego w tym zespole. Aczkolwiek moim zdaniem kilka dobrych transferów jest i od następnego sezonu naprawdę walka może być na całego. Sancho wyleczył kontuzję, co mnie niezmiernie cieszy, bo no, ten zawodnik będzie nam mega potrzebny. Kto ma dwa treningi? Ma Brandt. Okej, okay, to dostanie to Sancho. On ma dopiero 19 lat, więc wiadomo, że będzie się rozwijał. I myślę, że w następnym sezonie powalczymy już w lidze o mistrzostwo, a nie, że
czwarte miejsce będzie tym miejscem, gdzie skończymy. Co zaskakujące właśnie, najbardziej mnie zaskakuje to, że Bayern wypada z Ligi Mistrzów i to jest dla nich naprawdę wielki cios. Sprzedanie Lewandowskiego z ich punktu widzenia i moim zdaniem było bardzo złym wyborem, bo no, z Lewandowskim jeszcze tak się nie zdarzyło, żeby wypadli z Ligi Mistrzów, prawda? A tutaj no mają dosyć spore problemy w lidze. Sancho niech zagra. Znaczy no nie zagra, po prostu pokazuję wam skład, jaki mamy po tym sezonie. I ja tu naprawdę nie widzę słabych punktów. Prawa obrona, on też się będzie rozwijał, więc no tutaj słabych punktów nie ma i moim zdaniem no to, co osiągnęliśmy, to jest za mało na taką drużynę. Statystyki zawodników. Dobra, jeszcze wam pokażę w ogóle króla strzelców ligi. Timo Werner z 17 bramkami, Kramaric z 15, później jeszcze Royce 11 bramek. Zobaczmy też najlepiej asystującego. Marco Reus 7 asyst, bardzo mało asyst swoją drogą, nikt powyżej 10 nie miał. No i tutaj Burki dopiero 5 miejsce, 9 czystych kąt na 33 mecze w lidze. Bardzo, bardzo, ale to bardzo słaby wynik. Ale no wiadomo, no byliśmy najbardziej bramkostrzelną drużyną do któregoś momentu chyba w lidze. Strzeliliśmy tych bramek, uwaga, uwaga, 66, czyli cały czas najwięcej tych bramek mamy strzelonych, ale też sporo straconych, więc no nie ma co się oszukiwać, chociaż 35 to tak średnia. Eintracht miał dobrą obronę, widzieliście, tylko 24 bramki stracił. Pokażę wam jeszcze, kto zwyciężył w Lidze Europy i w Lidze Mistrzów. Tutaj faza grupowa, ale Liga Europy, zwycięzca Lazio Rzym po rzutach karnych wygrali z Arsenalem, więc no tutaj Lazio mnie zaskoczyło. I zwycięzca Ligi Mistrzów Manchester City w finale ze Spurs, tak daleko tutaj zaszli. City ograł PSG w półfinale, Spurs i Atletico Madrid w dwumeczu. Bardzo jednostronne dwumecze swoją drogą. No, Barcelona odpadła ze Spursami 4-2 w dwumeczu, ale gdzie odpadł na przykład taki Real? No bo Juventus odpadł z PSG 3-2 w dwumeczu. Ale gdzie odpadł Real? Czekajcie, czekajcie. Ćwierćfinał. Real Madrid, halo. Jest Real Madrid, odpadł z Manchesterem City już w 1/8, więc naprawdę cały wynik Realu w tym sezonie. Tak jak ogólnie, no my też nie jesteśmy zadowoleni, zobaczymy, czy dadzą nam szansę zostania i pokazania się w następnym sezonie, bo to, co zaprezentowaliśmy, to nie jest w żaden sposób satysfakcjonujące. Powtarzam to kolejny raz, ale nie mogę po prostu znieść tego, że zajęliśmy czwarte miejsce w lidze, gdzie jeszcze no na samej końcówce byliśmy wicemistrzami Niemiec, a tak tu spadliśmy nawet z podium. Koniec sezonu, ocena na zakończenie sezonu, że nie jesteśmy zbyt zadowoleni z osiągnięć klubu w bieżącym sezonie i lepsze rezultaty, niemniej jednak mimo wszystko uważamy, że zasługuje pan na drugą szansę. Okej, czyli dostaję drugą szansę. To akurat jest świetna wiadomość, bo będę mógł naprawdę z tą drużyną, którą już zbudowałem, i ona moim zdaniem jest mega silna już w tym momencie, moim zdaniem będę mógł teraz pokazać pełen jej potencjał i powalczyć bardzo mocno w lidze i w Lidze Mistrzów. A w tym odcinku to by było na tyle. Mówił do was Aric, trzymajcie się i cześć!